Cześć, tu Magda. Pokażę Wam dzisiaj 10 propozycji na prezenty na Dzień Dziecka, imieniny, urodziny, czy też na gwiazdkę. Będą te zestawy Playmobil przeznaczone zarówno dla dziewczynki, jak i dla chłopca, ale też do wspólnej zabawy. Firma Playmobil nie sprzedaje tylko zwykłych zabawek, sprzedaje pomysły na zabawę, dlatego że stara się o najdrobniejsze detale. Każda rzecz jest przemyślana, a dzięki temu dzieci mogą wymyślać całe fabuły, bawiąc się tymi konkretnymi zestawami. Pokażę Wam dzisiaj zestawy dla chłopców i dla dziewczynek, ale też takie, w których świetnie będą bawili się wszyscy razem. Dla chłopców nie zabraknie oczywiście straży pożarnej, karetki, policji, dinozaurów, ale będzie też Monster Truck. A jeżeli chodzi o dziewczynki, no to oczywiście domek dla lalek, ale będzie i pizzeria, i lodziarnia, i lampka razem z syrenami i wiele, wiele innych niespodzianek. Zobaczcie, co dla Was przygotowałam. Na początek pokażę Wam przedszkole Tęcza. To część dużej serii City Life, w której jest i samo przedszkole, i plac zabaw. Ale zacznijmy od przedszkola. Dziewczynki i chłopcy, bawiąc się wspólnie tym zestawem, będą mogli odgrywać role przedszkolne i opowiadać o tym, co się właśnie w przedszkolu dzieje, oswajając się z tą atmosferą. W przedszkolu znajduje się kącik kuchenny, gdzie trójka przedszkolaków razem z panią wychowawczynią będzie mogła zjeść śniadanie i obiad. Jest też kącik zabaw z najróżniejszymi akcesoriami. Jest nawet wielka gitara do muzycznych zabaw, ale także magnetofon, stereo. Jest oczywiście też telefon. Będą rodzice mogli się skontaktować z przedszkolakami i z wychowawcami. Jest dzwonek połączony jednocześnie ze światłem, no bo to jest ważna rzecz dla przedszkolaka, ponieważ rodzice kojarzą się z tym dzwonkiem, bo wtedy przychodzą po maluchy, ale jest też kącik pielęgnacyjny i czystości, czyli umywalka, małe toalety, szczotki do zębów, ręczniki. Oczywiście nie można zapomnieć o strefie zabawy, czyli zwykłe zabawki, ale także akcesoria do malowania, samochody, no i myślę, że wiele, wiele innych drobiazgów. Przenośny domek dla lalek to patent na zabawkę, która się już bardzo dobrze zaadaptowała w pokoju dzieci. Lubią ją też rodzice. Dlaczego? Dlatego, że można ją rozłożyć, kiedy dziecko się bawi, a kiedy jest koniec zabawy, można ją zamknąć i wsadzić na półkę. I żaden z elementów się nie zgubi, wszystko będzie razem. To bardzo kompaktowy pomysł na zabawę. W domku oczywiście jest i kuchnia, i salon, i łazienka, i sypialnia. Jest też trzyosobowa rodzina. Są też dwa szczeniaki, które można nakarmić. No oczywiście znajdziecie tutaj najróżniejsze meble i każdy z pokoi ma ozdobną tapetę, na której widać wiele, wiele przedmiotów. Bardzo ujmujące są detale takie jak odtwarzacz muzyki czy telewizor albo różne elementy do kuchni. Obiad można elegancko podać na naczyniach, jest też trochę warzyw, a w sypialni obok łóżek rodziców stoi śliczna mała kołyska, jest też krzesełko do karmienia najmłodszego członka rodziny. Lodziarnia w porcie to miejsce, do którego najbardziej lubią trafiać dzieci, no bo lody są ich ulubionym przysmakiem. W zestawie znajdziecie wiele figurek, bo jest dwie figurki męskie, w tym jeden sprzedawca, a jest jedna kobieca, dwójka dzieci i pies. No i oczywiście różne akcesoria, które należą do lodziarni. Lody będzie można podawać, smakować i myślę bawić się, a sama lodziarnia wygląda pięknie i na pewno przypomni Wam wakacje. Ma też dodatkowy taras z parasolami, można rozłożyć na niej koc, ale można też usiąść przy stolikach pod parasolem i zjeść smakowite desery lodowe. Pizzeria z ogródkiem restauracyjnym to część serii City Life. No i tu jest, słuchajcie, to także jest promo pack, więc taki duży zestaw za atrakcyjną cenę. W zestawie znajdziecie oczywiście obsługujących pizzerię, czyli kucharza, ale też jest kelnerka, jest piec do wypieku pizzy, który
podświetla się i widać, jak ogień płonie, ale też są kolorowe lampiony, które można rozwiesić pomiędzy piecem a samą restauracją. Goście mogą zjeść na zewnątrz, zresztą zjeżdżają się tutaj z skuterami albo przychodzą pieszo, no i mogą usiąść przy stolikach przykrytych obrusem w czerwono-białą kratę, napić się jakichś pysznych napojów i zjeść różne kawałki pizzy, ale mogą też pizzę zabrać na wynos. Lampka nocna Muszelka to nie tylko zestaw do zabawy, to także lampka, która świetnie sprawdzi się jako dekoracja pokoju, ale także będzie można przy niej usypiać, bo świeci 15 minut, potem delikatnie gaśnie i myślę, że w tym czasie akurat właścicielka albo właściciel lampki będzie mógł usnąć. W zestawie znajdziecie też 3 syreny, 2 piękne kobiety, jednego syrena oraz ryby, kawałek rafy kolorowej i magiczne perły, które znajdują się właśnie w tej muszli, która będzie pięknie świecić. Można ją dodatkowo udekorować pięknymi kwiatami. A teraz pokażę Wam zabawki dla chłopców. No i oczywiście będzie tu trochę pojazdów, ale trochę groźnych stworów. Zacznę od karetki ze światłem i dźwiękiem, no bo tutaj mamy opowieść o wypadku rowerowym, mamy rannego, którego będziemy mogli opatrzyć, no ale mamy przede wszystkim karetkę ze światłem i dźwiękiem, bo jadąca karetka z rannym będzie mogła rzeczywiście być widoczna na drodze i pewnie będzie podróżowała przez niejeden pokój, aby dotrzeć do szpitala. W środku są też podświetlane elementy, jest dużo akcesoriów ratowniczych, jest oczywiście dwóch ratowników, ranny, rower, apteczka, ale jest specjalne łóżko takie, które ratownicze, dzięki którym które można wprowadzić do samochodu razem z rannym, no i oczywiście udzielić mu pierwszej pomocy. Akcja Straży Pożarnej z pojazdem gaśniczym. No i mamy tutaj naprawdę fantastyczny wóz Straży Pożarnej z armatkami, z dźwiękami najróżniejszymi. No i przede wszystkim mamy armatki wodne, które będziemy mogli wykorzystać przy okazji niebezpiecznego zdarzenia, jakim jest rozlanie się niebezpiecznej substancji i zaczął palić się SUV, samochód terenowy, do którego właśnie jedzie ta straż pożarna, aby ugasić ten pożar. Są oczywiście strażacy, myślę, że ten zestaw udzieli pomocy nie tylko przy okazji tego wypadku, ale będzie mógł wziąć udział w wielu, wielu akcjach i pozwoli młodym adeptom sztuki pożarniczej w zapoznaniu się ze sprzętem i skutecznym gaszeniu pożaru. Policja, ucieczka z więzienia. Mamy komisariat, policjantkę i policjanta, a mamy fragment więzienia i uciekającego złoczyńcę, którego nasi policjanci będą musieli dogonić. Mamy motor, więc sprzęt, który będzie można szybko pościgać i wiele akcesoriów już na samym komisariacie związanych z pracą policji. Więc myślę, że i krótkofalówki, i najróżniejsze sprzęty, jest troszkę broni i różnego sprzętu operacyjnego. Dzieci będą mogły otworzyć niejedną akcję policyjną. Pokaz kaskaderski z Monster Truck to niesamowicie wystylizowany wóz wyglądający jak rekin, bardzo sprężynujące zawieszenie, no i oczywiście niezłomny kierowca, który przejedzie po nawet najtrudniejszym terenie, utrzyma równowagę, no i zrobi wielkie show, które będzie można podziwiać i odtwarzać w każdym pokoju dziecięcym. T-Rex walka gigantów, czyli dinozaury, ale jak najbardziej uzbrojone w katapulty, w jakieś strzelające elementy, ale także w siedzisko dla pasażera dinozaura, który będzie mógł bronić swoich praw i swojego terytorium. Naprzeciwko niego staje uzbrojony mech, który na pewno jest groźny i walka gigantów nie będzie najłatwiejsza.
Ciekawa jestem, który z zaprezentowanych przeze mnie zestawów podobał Wam się najbardziej. Mi podobało się to, że w każdym zestawie są kobiety i mężczyźni, ale na przykład kobieta może być strażakiem i mężczyzna może być strażakiem, kobieta może być policjantem, tak jak mężczyzna, ale są też figurki dzieci, figurki zwierząt, bardzo dużo najróżniejszych detali. No i myślę, że w ogóle one świetnie zagrają razem. Każdy z tych produktów, które Wam pokazałam, jest częścią serii, większej serii. No i dużą atrakcją, jak będziecie wybierać prezent dla dziecka, są właśnie te promopaki, które naprawdę są ciekawymi zestawami w takiej atrakcyjnej cenie. No i myślę, że dzieci będą się nimi świetnie bawiły, nie tylko same, ale też w większej grupie. Czego Wam serdecznie życzę i pozdrawiam, dziękuję.